25 października 1918 roku powołano Sztab Generalny Wojska Polskiego, który rozpoczął budowę struktur i dowodzenia polskiej armii. O znaczeniu i obchodach tej daty Daniel Jagielski. Biało-czerwone flagi dumnie powiewające na masztach. Za to walczyły pokolenia Polaków. Tam, gdzie inni nie radzili sobie, żołnierze Wojska Polskiego pokazali swoją waleczność, swoją ofiarność. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że Sztab Generalny zawsze stanowił centrum intelektualne i dowódcze Wojska Polskiego. Pamięć o naszych poprzednikach zobowiązuje. Ludzie zawsze stanowili najcenniejszy walor Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 25 października 1918 roku, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości, Rada Regencyjna powołała urząd szefa Sztabu Wojsk Polskich. Tak rozpoczął się proces budowy polskiej armii. Udział brali zarówno byli legioniści, jak i byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, jak i również oficerowie i żołnierze, którzy przychodzili do tego wojska z byłych armii zaborczych, czyli z armii rosyjskiej, z armii austriackiej, z armii pruskiej. Szefem sztabu został generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. Już pierwszego dnia ogłosił dekret o powszechnej służbie wojskowej. W niedługim czasie polskie siły zbrojne tworzyło około 10 tysięcy żołnierzy i oficerów. Ogromną rolą sztabu generalnego było to, aby doprowadzić do tego, aby wojsko się rozrosło, wzrosło w siłę i aby było w stanie bronić granic. W latach 18-20 był to potężny wysiłek. Pierwszą próbą była wojna z bolszewikami. Sztabowi generalnemu podlegał m.in. radiowywiad, który w dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa Polaków. Na częstotliwościach rosyjskiej 4. Armii przez 36 godzin bez przerw nadawano obszerne fragmenty Pisma Świętego, artykułów, książek i przypadkowych komunikatów, całkowicie blokując jej łączność z dowództwem w Mińsku. Tak zatrzymano dużą część wojsk rosyjskich. Dziś przed grobem nieznanego żołnierza złożono kwiaty, upamiętniając Polaków walczących o niepodległość. Daniel Jagielski, Panorama. Zarząd Polskich Linii Lotniczych.